Dobra, chyba już się nagrywa. Gdzie to się w ogóle włącza? Moi drodzy, bo ja już zapomniałem. Cześć. Tomasz Agencki, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie słyszeliśmy się w tym medium już od bardzo dawna, a mnie ostatnio, moi drodzy, już po prostu skręca, żeby zacząć podcastować. Tylko mam takie ogromne i takie bardzo ważne i odpowiedzialne projekty, że nie za bardzo mogę po prostu odpłynąć nagle i się, wiecie, na pół godziny nawet dziennie. No pół godziny to jeszcze bym dał radę, ale na dwie godziny, trzy godziny, które zazwyczaj są wymagane do tego, żeby odcinek podcastu pojawił się na sieci. Spędzić, tak po prostu je wyciąć, gdzieś z harmonogramu, ale może jest nadzieja, może jest szansa, ponieważ zaczynają się troszeczkę te chmury przewiewać, wiej wietrze zmian, jak mawiał Ryszard Kotys jako Roman Paździoch, po czym go wiatr zmian chyba zwiał w ogóle. To było wtedy, co wszyscy kandydowali na prezydenta. Cześć, w ogóle przywitam się z wami jeszcze raz. Tak dawno się z wami nie witałem, że nie dziwcie się, że się będę z wami witał wiele razy. Moi kochani, tak, będę się dzisiaj, w dzisiejszej audycji w ogóle się będę z wami witał. Czy to jest w ogóle audycja? Przyznam szczerze, nie wiem. I nie spodziewajcie się, że jakaś następna audycja będzie wkrótce. W ogóle ta lojalność podcastowa, mówię wam, to troszeczkę dziurawy ser jest. W następnych tygodniach, w minionych tygodniach więcej, częściej można było mnie spotkać chyba na Twitterze i Twitter pod tym względem wygrywa. Jadę gdzieś autobusem albo mam 10 minut między jedną a drugą rzeczą. Można zawsze przeskrolować Twittera i wpisać jakiegoś suchara i patrzeć, jak Rzym płonie, że tak powiem. A jak się domyślacie, przygotowanie kontentu typu podcast, który jest oczywiście z 1000 razy lepszym kontentem, no jednak to zajmuje dużo czasu, sprzętu, czy jest tylko kilka miejsc, w których mogę to zrobić. Jeśli ktoś będzie narzekał z was, jakiś audiofil, że dzisiejsze nagranie jest takie, że raz mnie słychać lepiej, a raz gorzej, to moi kochani, dlatego, że testuję właśnie poduszkę z Decathlonu. To jest taka poduszka, która ma sprawić, żeby miał silne plecy. Silne plecy. Bynajmniej nie jest to relacja sponsorowana i Decathlon mi za to nie zapłacił. Póki co siedzę na tej poduszce i ona jest takim odpowiednikiem piłki rehabilitacyjnej, na której się siedzi. Co sprawia, że trzeba cały czas mieć tak mięśnie napięte, jakby się musiało w radiu jeszcze nagrać 10 minut, nie mogło wyjść ze studia, a już ci się chciało iść do toalety. Czyli musisz tak zasadniczo spiąć mięśnie tutaj, przepony. I nie wiem, może to jest fajne nawet, wiecie, jest fajne ćwiczenie. To jest odpowiednik takiej dużej piłki, nie? Tylko, że to jest mała poduszka, to jest jakby końcówka tej piłki. Wierzchołek góry lodowej, wierzchołek piłki gumowej. No, więc czasem przepraszam, będę głośniej i ciszej. A w ogóle to pierońsko mi się, moi kochani, ostatnio zebrało na gadanie i w ogóle na podcasterkę, ponieważ przypomniałem sobie taki film, zdaje się to jest 90. rok. Ja wiem, że teraz będziecie się śmiać, że to jest naiwne, że człowiek sobie czasami takie bzdurne rzeczy przypomina i to go pcha czasami do podjęcia jakichś gigantycznych decyzji, zmian we własnym życiu, czasami naprawdę rewolucyjnych. Potem się wraca do tych pierwszych kamieni, które ruszyły lawinę i okazuje się, że to jest jakiś szrot w ogóle. To w ogóle nie powinno... Jak to mogło kogoś do czegokolwiek zainspirować? Otóż ja wróciłem do filmu Więcej czadu. Tłumaczenie na polski było takie. Christian Slater, to się nazywało Pump Up the Volume. Christian Slater tam grał. To jest ten chłopaczek z Wymiona Róży, jakoś tak. I ten film jest naiwny, prościutki, taki jak... ten film ma właśnie najlepsze cechy filmów z przełomu lat 80. i 90. Jest o czymś. Pokazuje jakiś prosty konflikt. To jest takie przetasowanie kina nowej przygody lat 80., czyli tego klimatu, wiecie, Zemeckis, Spielberg, Lucas i ta ekipa. I nie pamiętam nawet, kto wyreżyserował ten film. To jest zupełnie bez znaczenia. I przypomniał mi się ten etos radia jako medium komunikacji z ludźmi, które pozwala mimo wszystko na komunikację dwustronną w jakiś dziwny sposób. Mimo tego, że ja gadam, a ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, słuchacie. Jest was 15 osób, ale nadal to jest 15 fajnych osób. Pozdrawiam całą 15 słuchającą tej audycji. I tego mi zabrakło. I sobie przypomniałem troszeczkę, że kiedyś pracowałem w radiu i marzyła mi się taka audycja. I kiedyś mojemu naczelnemu, jak jeszcze pracowałem w radiu studenckim, jak byłem w liceum, pracowałem akurat w radiu studenckim, zawsze byłem niedopasowany. Powiedziałem mu, że chciałbym kiedyś prowadzić taką audycję, gdzie siedzę w nocy i gadam być może do 15 osób. I on natychmiast mi przerwał i powiedział, nie możesz siedzieć w radiu i gadać do 15 osób, bo ja muszę sprzedać tam jakieś, nie wiem, linoleum, kuźwa, musimy, mam jakieś ten... Ale to jest radio studenckie, tu nie ma reklam. Nieważne, musi być obrót, musimy... Okej. Potem pracowałem stricte komercyjnym radiu, tylko po to i wyłącznie, żeby zdobyć troszeczkę więcej doświadczenia, więc nie było na to miejsca. I potem pojawił się podcasting, nie? Ta audycja...
pojawia się z przerwami, ale wydaje mi się, że całkiem regularnie pojawia się przez 80% czasu nadawania, czyli co weekend, od 2010 roku. I właśnie o to chodziło. Ja pamiętam pierwsze czasy podcastingu, właśnie na tym polegały. Ja jeszcze nie używałem wtedy pojęcia podcasting, kiedy zacząłem gadać do mikrofonu. Ja nie wiedziałem, że takie słowo istnieje. Może wiedziałem, nie wiem. Jakby nie było, to jest nieważne. Dzisiaj podcasting, pojutrze radio, po pojutrze coś innego. Nieważne. Chodzi o ten klimat, chodzi o to połączenie. I teraz widzę tak totalny wysyp podcastów na każdy możliwy temat. Spotify najczęściej, oczywiście Spotify to jest fajna maszynka, ona dużo, dużo informacji o nas wyciąga z tak zwanej przestrzeni cyfrowej i wie, co nam polecić. I to w sumie jest fajne nawet, nie? To jest na zasadzie, okej, no dobra, to skoro już nie mamy prywatności, to chociaż niech nam te algorytmy podsuwają jakieś fajne rzeczy, które nam się mogą do czegoś przydać. Przynajmniej to. Wiesz, co mi się spodoba. Okej, zgadłeś. Tylko przestań mi polecać Rage Against the Machine, skoro najwięcej ich kawałków mam zbanowanych akurat na Spotify. I słuchajcie, więcej czadu. Ten prosty film sprzed już 30 lat, Matko Boska, jest właśnie o tym, że jakiś licealista odpala wieczorem radio i gada przez jakiś modulator głosu, ponieważ chce zachować anonimowość, ale właśnie przez to, że gada przez modulator, przez to, że nakłada taki malutki filterek anonimowości, jest tak naprawdę sobą. I to jest fantastyczne, bo to nie chodzi o nazwę audycji, RSS podcastu, marketing, wysyłaj mailingi, karm potwora treści, codziennie musisz mieć posta, bo tak mówi Wajnerczuk, bo tak mówi Marcin Osman, bo tak mówi jeszcze ktoś, kto ich słuchał. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. I wrzuciłem jakieś hasło na Twittera, czy ludzie, jeśli nie macie Twittera, to też powiedzcie mi nawet w komentarzu pod tą audycją, czy wy w ogóle znacie jakieś podcasty? Ja pytam jako konsument, nie jako nadawca, który prawdopodobnie chciałby wejść na rynek i konkurować. Nie, mnie to nie interesuje zupełnie. Ale czy macie sami jakieś podcasty, których po prostu lubicie słuchać? Poza tym oczywiście. Wiecie, gdzie normalnie jest jakaś, nie wiem, jakaś ludzka przestrzeń, gdzie ci ludzie nie sprzedają ci bitcoinów, nieruchomości, opcji na cukier, nart, keyboardów, nie wiem, wszystko. Nie uczą cię stroić gitary i nie jest to wszystko takie techniczne, sztuczne, takie, wiecie, przygotowane, że jest dżingielek na początku i jest jakaś zajaweczka i jest coś tam, a dzisiejszy odcinek, pozdrawiamy. Yeah, to jest dokładnie to, czym Radio Z i RMFK były w latach 2000-2010. To jest ostatnia dekada, kiedy ktokolwiek słuchał tych stacji. No dobra, ja wiem, że one biją rekordy popularności, bo rano jest Mazurek w jednej z nich. Ale wiecie, o co chodzi? To były czasy, w których to, co leciało w radiu, było oznaką tego, co jest na bieżąco. Znaczy, z radia można było się dowiedzieć o czymś, co się naprawdę dzieje. Nie? Tam były ploteczki, tam były opisy premier filmowych, prognoza pogody, jakiś sport, trochę polityki, goście tam jedzą śniadanie rano i coś tam laskają o tym, kto jest mądrzejszy, kto ma lepsze maniery z pełną buzią. I potem nagle, jak wszedł Facebook i pojawiły się podcasty, to nagle Radio Z, RMF i cały ten, to tam jest więcej, SK, Antyradio, przecież oni dokładnie się zahibernowali. Ktoś ostatnio, nie wiem, jechałem Uberem, jakoś tak dłuższa podróż była i leciało Antyradio. Matko Boska, ci ludzie nie wyszli z początku lat 2000. Tam jest cały czas muza z początku lat 2000. Jakie to jest anty? W jakim sensie to jest anty? Są dokładnie te same kawałki. To jest playlista 40 piosenek od 20 lat. Oni się nagle zatrzymali. Tak samo ZK i RMF. Musi być Rynkowski, musi być Alize, potem jakiś nowiutki kawałek, taki znowu, co tam trzeba wypromować, jakiś, nie wiem, jakaś Margaleta czy coś innego. I potem z powrotem wracamy do tej bazy, nie? Potem pakiet reklam i tak ostatnio też chyba mi się Zetka coś wrzuciła i DJ mówi, a teraz damy do pieca. No, co dasz do pieca? I puścił balladę Phila Collinsa. Kurczę, lubię Phila Collinsa, naprawdę, ale wiecie co, nie daje się do pieca Philem Collinsem. No, byłem parę razy DJ-em na dyskotekach w liceum. Nigdy nie udało mi się rozpalić pieca Philem Collinsem. Duża dygresja, nie? Ogromna dygresja. No w każdym razie, czy jest teraz w takim razie, skoro radio zdechło, to radio takie, wiecie, w samochodzie, którego się słucha do stania w korku, ono zdechło. Macie audycję, której można słuchać? Bo mi ten przemądry Spotify nie potrafi niczego polecić. Zgłupiał. W ogóle straszne, bo ja ostatnio od 5 lat bardzo dużo Eurodance'u słucham i Spotify nie potrafi mi nic polecić z Eurodance'u. Czyli jakby... Nie, to jest to oczywiście tylko przykład, ale...
Ale tak, Spotify nie jest genialny. Tak, te matematyczne wyliczenia są jednak... jednak rynek ma dynamiczną naturę, jak mówił Hayek. Coś w tym jest, coś w tym jest. Spotify jest mimo wszystko keynesowski, nie? Tam jest model równowagowy, tam jest konkurencja idealna, doskonała, czyli taka zerowa konkurencja, gdzie nikt z nikim de facto nie konkuruje i masz słuchać przygotowanych playlist. Nie, dobra, okej, to był żart, może nawet niedopracowany. W każdym razie zauważyłem, że jest tona audycji i nie ma czego słuchać. Bardzo dziękuję kilku osobom, które mi podesłały kilka podcastów tam w tym wątku twitterowym, bo rzeczywiście Nerdy Nocą się pojawia. I Nerdy Nocą to jest oczywiście audycja, która istnieje, odkąd istnieje Agent, a może jest starsza, ale no to jest, jeśli nerdy są starsze od Agenta, to są starsze rok, dwa, nie wiem, jakoś tak. To w skali, wiecie, w tej skali, to jest tak jak różnica między mniej więcej Terminatorem 1 a Terminatorem 2, czasowo, to jest te parę lat, ale jak się patrzy na to z dzisiejszej perspektywy, to mówisz, what the fuck, 30 lat minęło od Terminatora 2 i parę lat więcej od Terminatora 1. Hardcore, nie? Słuchasz sobie, nie wiem, Rolling Stonesów. Ostatnio słyszałem właśnie, chyba właśnie w radiu. O, dziękuję Radio Z, że puściłeś mi tą. Nie, Radio Z to jest chyba feminatywnie trzeba się wypowiadać, bo to jest ona, nie? Bo to miała być Radio Gazeta. To był początek z Zagorą, tam było coś takiego, że chyba to miało być Radio Gazeta Wyborcza, chciała mieć swoje radio komercyjne i miało to się nazywać Radio Gazeta i w końcu chyba tam jakaś rada do spraw dobrych rad nie zgodziła się na to i nazwali to Radio Z. Potem dopiero sobie wyprodukowali Tok FM i to był genialny ruch marketingowy. Nie, Tok FM to jest coś jak taki tak 15 lat przed podcastami, że już siedzą, gadają, tam chcieli jakąś ulicę kiedyś, pamiętam, na Rondzie zmienić na imienia Lecha Wałęsy i zrobili jakiś cyrk w związku z tym. Pamiętam, że tego się całkiem dobrze słuchało. Tam jeszcze Ziemkiewicz był w Tok FM. W ogóle dzisiaj sobie wyobraź coś takiego, nie? Jest niemożliwe. Różne fajne rzeczy były w Tok FM, nie tylko Jacek Żakowski, którego oczywiście pozdrawiamy, jest stałym słuchaczem i komentatorem tego podcastu. I Radio Z przypomniało mi Anybody Seen My Baby Rolling Stonesów. I to jest kawałek, moi drodzy, który jak był nowością, ja już byłem na świecie, byłem w liceum, jakieś takie późne liceum. I jak to leciało w mediach, na tym bębnie 40 piosenek, które trzeba ludziom wciskać do łba, to mi się już wtedy Rolling Stonesi wydawali starzy, bo oni się kojarzyli z I Can Get No Satisfaction i wiecie, Ruby Tuesday. Tymczasem od tam premiery tej Anybody Seen My Baby mija jakieś ćwierć wieku w tym momencie. Nie wiem, 22 lata czy 26, nieważne, co jest ćwierć wieku. Oni się wtedy starzy wydawali, a oni wciąż nagrywają płyty. Można. Jak COVID ich nie pokona, słuchajcie, to nic ich nie pokona. To jeszcze nasze prawnuki będą słuchać Rolling Stonesów i jeździć na Stadion Śląski. Albo Narodowy, jeśli będzie za ćwierć wieku istniał. Będzie Stadion Ćwierćwiecza się wtedy nazywał. Dobra, i o co chodzi? No i nie ma takich audycji. I cholera jasna. No i dostaję informację. To załóż. Tak sobie myślę, kuźwa, to nie jest takie głupie, nie? To jest tak, jak socjaldemokraci narzekają, że coś im się tam nie podoba, że przedsiębiorcy to mają za dobrze w tym kraju. I zawsze ten argument, idź i załóż firmę, nie? Tyle o tym wiesz w teorii, tyle gadasz, piszesz, magisterkę o tym napisałeś, jaki to jest wyzysk w firmach. Idź i załóż firmę. I to nie jest, zwłaszcza, że mam jakieś 10 lat doświadczenia w podcastingu, przynajmniej wiem, jak uploadować audycję. To jest całe moje doświadczenie, 10 lat uploadu MP3-ek, to zobowiązuje. To już jest, to powinien być jakiś czarny pas podcastingu przynajmniej. I teraz tak, technicznie będzie, to znaczy będzie technicznie będzie audycji teraz przez chwilę, dobra? Ale to nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Kwestia polega na tym, że mniej więcej rok temu, rok z hakiem, odpaliłem ten słynny w gronie 15 osób słuchających tego podcastu oczywiście. Rozpoznawalny, może lepsze słowo niż słynny. Pomysł, że muszę się od tego odseparować. Z półtora roku mi niedługo. Odwyk agenta od agenta. Oa, nie? Potem przez chwilę robiłem jakieś audycje dla Veto i przyznam szczerze, że też się strasznie przy tym zmęczyłem. Nie było to satysfakcjonujące. Nie w takim pełnym wymiarze, w jakim to się zaczęło dziać. Blokowało mi to też inne zlecenia. I w momencie, w którym troszeczkę przesunąłem ciężar ciężkości na sprawy filmowe, na kwestie bardziej dokumentalne, to się zaczęło, nie chcę powiedzieć opłacać finansowo, bo to wciąż są projekty takie na zasadzie, okej, to nie jest za darmo, zawsze jest na to jakiś budżet, ale to nie jest tak, że nagle, wiecie, wystrzeliłem rakietą i nie wiem, i kupiłem sobie dobry rower na przykład. To jeszcze nie jest ten poziom. Może wkrótce.
Ale nagle, wiecie, ruszyłem do tego drugiego filmu z Dobromirem Sośnierzem, który robiliśmy zeszłego lata w Sejmie. Jeszcze film się nie ukazał, mimo tego, że od grudnia jest zasadniczo skończony. Ja nie wiem, dlaczego go jeszcze nie ma. Próbujemy z Dobromirem się, zastanawiamy się z Dobromirem, dlaczego, co się dzieje, że ten film jeszcze nie jest skończony. W sumie od nas dwóch to zależy. Może dlatego, że tytułu nie mamy jeszcze. W każdym razie nagle się dowiedziałem, że zakwalifikowałem się do festiwalu Anthem, tego libertariańskiego festiwalu filmowego, i nagle na tym festiwalu z filmem Tam, gdzie rosną dyrektywy, czyli jakby tym europarlamentarnym dokumentem z 2019 roku, z wiosny 2019, nagle tym dokumentem wygrywam w kategorii Best International Documentary, czyli najlepszy nieanglojęzyczny, bo to jest ten odpowiednik, czyli jakby taki międzynarodowy dokument. Więc jest fajnie. Pojawia się od razu opcja, robimy drugi, czyli ten polsko-parlamentarny dokument. Pojawiły się kolejne projekty filmowe, w których teraz jestem bardzo mocno zaangażowany. I chyba jak ostatnio coś wrzucałem na YouTube'a, że mam same projekty bardzo duże, ważne, świetne, fantastyczne, w ogóle opór, tylko o żadnym nie mogę nic powiedzieć, bo wszystkie będą miały swoją datę uruchomienia, na niektóre z tych projektów będą zbiórki robione, więc nie można tego, że tak powiem, zaspoilerować 3 miesiące wcześniej, bo nie będzie to newsem, ale już jest praca, żeby te projekty były przygotowane. No to jednym z tych projektów, może akurat bez zbiórki i bez wielkiego halo, ale było nagranie 12 zasad Jordana Petersona, które jest na audiotece i które przez ponad miesiąc było bestsellerem audioteki. To wydaje mi się, że jest całkiem fajny projekt i też cały grudzień zszedł na to, na zrobienie tego audiobooka. I powiem wam szczerze, wracając do teraz, jakby zataczając to, co się działo, bo streściłem to, co się działo przez ten tak zwany odwyk. Ten odwyk zaczyna działać. Znaczy uważam, że odwyk jest o tyle fajny, że wy już zapomnieliście o tym, że jest coś takiego jak podcast agent. I wiem, że to łamie jakiekolwiek dobre rady marketingowców, że jakby nie pozwól o sobie zapomnieć, wiesz, wrzucaj te posty codziennie, napierdzielaj ten newsletter, o czymkolwiek pisz. Ja powiem wam, nie znoszę tego. Ja nie znoszę tego spamu internetowego, tych social mediów, które atakują cię tym, że ktoś coś powie, ktoś skomentował czyjś komentarz i co teraz ty go skomentuj i licz na to, że ktoś skomentuje twój komentarz odnośnie czyjegoś komentarza do jeszcze czyjegoś komentarza, co cię w ogóle nie powinno interesować, co nie jest kwestią w ogóle twojej, nazwijmy to, jurysdykcji intelektualnej. Więc nie chciałbym teraz wracać do podcastu takiego, jaki on był 2010-2019. Wydaje mi się, że byłoby bez sensu kserowanie samego siebie sprzed 10 lat. Więc bardzo dobrze, że odwyk zadziałał, że już nikt nie pamięta, czym jest podcast agent, wieści pominięte, to było kiedyś, okej. I teraz znowu nie chcę niczego obiecywać. Ale nie mogę się odkleić od radia. Tak jak mówię wam, od dziecka miałem coś związanego z radiem. Nie wiem, czy to jest moja jakaś fiksacja oralna, że muszę gadać. Ale skoro muszę gadać i skoro gadam, to dlaczego nie podłączyć mikrofonu i tego nie nagrać? W zasadzie o to chodzi w radiu zasadniczo, nie? Chodzę po ulicy i gadam do siebie. Serio. Wyobrażając sobie, że to jest audycja. Nie na zasadzie, że jestem zeschizowany i wiecie, żyję w wirtualnej rzeczywistości i wydaje mi się, że gadam do radia, ale mam wrażenie, że wchodzą mi do głowy rzeczy, które by fantastycznie wyszły w formie audio. No właśnie, no ale to jest gdzieś po drodze. No okej. Czyli trzeba do tego wrócić. Zobaczcie, mamy rok, mamy urodziny COVID-a. Jest pytanie, czy można świeczkę covidową zdmuchnąć, jak się ma maseczkę. Nie? Chyba na to się nie przygotowaliśmy. I powiem wam tylko o jednej rzeczy dzisiaj, która mnie tchnęła tak na dobrą sprawę do tego, żeby dzisiaj otworzyć ryj i podpiąć ten mikrofon. Zaliczyłem dzisiaj bardzo fajny spacer. Wyszedłem z domu, ale tak naprawdę wyszedłem. Długo mnie nie było i musiałem załatwić mnóstwo rzeczy. Od jakiegoś, miałem w ogóle pobranie krwi dzisiaj rano przed badaniami, musiałem odebrać jakąś paczkę z paczkomatu, byłem w sklepie z narzędziami, w McDonaldzie, żeby było jeszcze śmieszniej. W iluś tam sklepach, w jakiejś Żabce, coś musiałem kupić, coś odebrać. Miałem mnóstwo takiego chodzenia, do przedszkola dzieciaki odprowadziłem, mnóstwo jakiegoś takiego, wiecie, że z punktu do punktu. I jedna rzecz dzisiaj mi się rzuciła w oczy. Że z każdą osobą, praktycznie z każdą, z którą stałem w kolejce, albo stałem obok w autobusie, w poczekalni, na recepcji, zamieniłem jakieś 5-6 zdań. I zawsze
I to takie 5-6 zdań wykraczające poza stricte to pasmo, na którym jesteśmy, że dzień dobry, chciałem się zapisać, dzień dobry, którędy do wiertarek, na której półce macie śrub. Nie, wiecie o co chodzi. Czyli poza tym zaczynam jakąś gadkę, rzucam jakiś głupi dowcip. Nie wiem, pielęgniarka musiała sprawdzić mi dowód osobisty u lekarza dzisiaj. I popatrzyła na obrazek i popatrzyła na mnie i powiedziała, a zgadza się. Ja mówię, przepraszam, to jest nieaktualne zdjęcie, bo zdjęcie w dowodzie osobistym mam bez maseczki. A oczywiście na twarzy trzeba mieć maskę u lekarza. I wiecie co? Sekunda. Taki głupi suchar. Żaden stand-up, nie? Wysokich lotów. I babka się otwiera. Zaczyna coś gadać. Potem to samo z jakąś babką przy kasie w Castoramie. O czymś innym. I nie o COVID-zie, bo to wszyscy gadają o COVID-zie. O jakichś pierdołach. O jakiejś, nie wiem, rączce, o jakimś plakacie, o czymś, jakiejś lodziarni, która jest zamknięta albo otwarta, albo coś takiego. Dobra, wszystko jest w jakiś sposób połączone z COVID-em, ale nie chodzi o to, żeby o samym COVID-zie gadać. Po roku już nikogo to nie interesuje. Wszyscy już wszystko powiedzieli w tym temacie. I miałem takie przedziwne wrażenie, że gadam z każdym człowiekiem. Gadam z kimś, kto palety rozstawia w sklepie spożywczym, bo go o coś zapytałem, ale 3 zdania później mówimy o czymś następnym, o czymś zupełnie innym. I nie dlatego, że ja gadam do siebie i ludzie podchodzą do mnie i się włączają do mojego monologu. Nie, nie o to chodzi. I na początku miałem taką falę ciepła, falę radości. Słuchajcie, może nie zwariowaliśmy? Może jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać? A potem przyszedł taki smutek, bo tak naprawdę to jest tylko moje wrażenie. To jest tak, jak mówię, subiektywna opinia dotycząca jednego przedpołudnia, gdzie miałem bardzo dużo króciutkich spotkań z absolutnie anonimowymi ludźmi. I ten smutek, który przyszedł zaraz potem, był właśnie czymś takim, że taką konkluzją, że kurczę, to wynika z tego, że my po prostu mamy głód rozmów ze sobą. Ci wszyscy ludzie, od lekarzy po pielęgniarki, od gościa, który wykłada palety w Castoramie, po ochroniarza, akurat dzisiaj w smyku gadałem z ochroniarzem, bo mi coś zaczęło pipczeć w plecaku. Ale jak wchodziłem, żeby było śmiesznie, zaczęło mi pipczeć. I nieważne, to był tylko pretekst. Wszyscy ci ludzie, chyba wszyscy my możemy, mogę powiedzieć, zaokrąglić to wszystko, uogólnić. Mamy niedobór rozmów z obcymi ludźmi. My nie wychodzimy z domu, my nie wychodzimy z pracy. Działamy w jakichś teleporadach. Wszystko jest teleporadą. Wszystko jest na Zoomie, na Skype'ie, na telefonie. Z rodziną przegadaliśmy już dawno wszystkie tematy. Zresztą i tak z dalszą rodziną spotykamy się bardzo rzadko. I jaka to jest wyrwa w narodzie? Wiecie, jaka to jest wyrwa w człowieku gigantyczna? Przecież wiecie, nie wiem, starsi ludzie mają przynajmniej, nie wiem, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. No ale nie wszyscy się dodzwonią na Radio Maryja do rozmów niedokończonych. Jest cała masa ludzi. I to nie mówię o jakimś procencie. Po tym roku brakuje nam jakiegoś takiego prostego uśmiechu w tym wszystkim. Potem ci ludzie wracają do domu z pracy, otwierają Polsat News, włączają otwierają telewizor. Moja babcia tak mówiła. To jest niepoprawne. Znaczy, moja babcia jest z epoki przedtelewizyjnej, chociaż teraz dużo ogląda telewizji, zwłaszcza Jedynki i TVP Info. Ale jak nie, to oglądasz Polsat czy TVN i tam słyszysz tylko o tym, że lewica walczy z pustyni w puszczy, albo że nie podoba im się słowo murzyn. Okej, że Unia Europejska wysłała mocny sygnał i określiła Europę jako strefę wolną od stref wolnych od LGBT. Co, żeby było jasne, nikogo do niczego nie zmusza i niczego nie zmienia. To jest tylko Imagine All the People zaśpiewane przez Parlament Europejski i to nie ma żadnej mocy prawnej, okej? Jakkolwiek byście o tym nie uważali, to jest po prostu, to jest wszystko, na co można liczyć dzisiaj z Parlamentu Europejskiego, że wyśle jakiś mocny sygnał w kwestiach właśnie takich tożsamościowych, społecznościowych. No, to potrafią zrobić. No, tak, mogą powiedzieć, tak, chcielibyśmy, żeby była tolerancja wszędzie, w całym tym 500 000 ludzi, kochajmy się, przytulmy się, utwórzmy wielki łańcuch rąk. Bo tam, wiecie, jak zacznie ktoś wchodzić w ten mechanizm, tak zwany mechanizm odbudowy. Pamiętajcie, żeby zawsze pisać to z dużych liter, bo to jest nazwa własna, mechanizm odbudowy. To nie jest mechanizm, który naprawdę coś odbuduje, on się po prostu tak nazywa. Dlatego trzeba nazwę własną zapamiętać, bo jeszcze ktoś pomyśli, że to jest naprawdę mechanizm, który coś odbuduje. Czyli pierwsza gigantyczna pożyczka zaciągnięta przez Unię Europejską po to, żeby było lepiej. Bo do tej pory
żadne pomysły jakoś nie sprawdzały, jakoś nie jest lepiej. Przynajmniej tak twierdzi Unia Europejska, według mnie jest lepiej. Może niekoniecznie przez działania Unii Europejskiej, ale być może też częściowo dzięki tym działaniom. Okej, okay, w porządku. Nie będę teraz w to wchodził, ale wiecie, o co chodzi? Tak, można posłuchać w telewizji jakimś mocnym sygnale, albo tam rzecznik praw człowieka, może będzie, może nie będzie. Wiecie, o co chodzi? Są tematy, których ludzi w ogóle nie interesują. W ogóle. To jeszcze się dowiedzą, że nie będzie drugiej dawki szczepionki, że AstraZeneca coś tam znowu stęka. Wiecie, to nieważne, nie chcę teraz w to wchodzić, aż tak głęboko nawet jak wszedłem. Ci sami ludzie potem idą z powrotem do pracy i co mają maski na ryju i nie mogą się do nikogo odezwać. To jest symboliczne, to jest naprawdę symboliczne. Ja nie chcę tutaj szurać, że o tam niewolników z nas... Nie, nic z tych rzeczy. Ale naprawdę jest coś takiego. W tych maskach się źle gada. Jak ja w grudniu jechałem, bo ja nie mam samochodu, jeżdżę autobusem. Jeździłem autobusem do studia nagrań DFM, gdzie nagrywaliśmy Jordana Petersona. No musiałem mieć w tym autobusie maskę na twarzy. Specjalnie wysiadałem 2-3 przystanki wcześniej, żeby zdjąć tą maskę i iść sobie jakąś alejką taką, wiecie, parkową, półparkową, gdzie mnie żaden nie dojdzie stróż prawa, żeby po prostu oddychać. Bo po 2 czy 3 dniach zauważyłem coś takiego, że jeśli jadę całą godzinę autobusem z tą maską na twarzy do studia i wysiadam na ostatnim przystanku i od razu wchodzę do studia, to ja mówię na jakimś bezdechu. Jakiś piasek mi się sypie z ust. To nie jest w ogóle mój głos. Jakbym paczkę fajek, wiecie, wypalił i próbował nagrywać teraz audiobooka. Słychać na tych mikrofonach, które tam chłopcy mają, to jest, ja pierdziele, to jest taki sprzęt. Tam słychać, że mój głos trze po prostu, wiecie, siedzeniem o beton. A kiedy tylko robiłem sobie te takie przyczółki, że 3 przystanki wcześniej wychodziłem, miałem normalny głos. Byłem dotleniony. Bo potem wsiadasz w piwnicy w zamkniętym pomieszczeniu klimatyzowanym i znowu musisz jechać przez 4 godziny i czytać. Więc dobrze jest być, że tak powiem, wypoczętym, mieć ten głos wypoczęty, zrelaksowany, zanim się zacznie przez 4 godziny walczyć z tekstem, patrząc się po prostu, wiesz, ostro oczami w tablet i czytać dokładnie, jeszcze pamiętać o tym, żeby to ładnie zagrać, żeby to była opowieść, żeby ten głos, wiecie, rezonował w tym wszystkim, żeby to nie była po prostu Iwona, która ci czyta deklarację podatkową dla niewidomych, tylko naprawdę, żeby to było powiedziane. I taka konkluzja. Może skończę na dzisiaj, bo już 26 minut gadam. I złóżmy sobie życzenia wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy COVID-a. Nie mam zielonego pojęcia, o czym będą następne odcinki i czy będą następne odcinki. Wiem tylko, że jakoś niedługo, za kilka tygodni z Michałem Koselem się widzę. Z Michałem miałem wspólny program. Raz mieliśmy fajne spotkanie w telewizji Veto rok temu i tam coś gadaliśmy o zamykaniu obiektów sportowych. To był marzec 2020, prehistoria, nie? Jak na dzisiaj. I Michał zajmuje się też kwestiami związanymi z ZAX-em, opłatami reprograficznymi, czy jak to się tam ostatnio nazywa. O Jezu, jak to Gliński określił, że to nie jest podatek, tylko to jest uczciwe. O Jezu Chryste, wiecie, o co chodzi? Opłata reprograficzna, że będziemy płacić za CD-ki, kasety magnetofonowe i wszystko, na czym można słuchać spiraconej muzyki. Każdy z nas, kto ma sprzęt, będzie musiał. Znaczy, to już się niech cieszy, to dbajcie o ten sprzęt. Bo jak macie jakiś sprzęt, to wiecie, nie tylko dlatego, że wiecie, że potem w Bangladeszu są góry śmieci, ale po prostu dbajcie o ten sprzęt, bo jak za chwilę będziecie musieli kupić sobie nowy odtwarzacz, głośniczek bluetoothowy, cokolwiek, słuchawki, to tam będzie opłata reprograficzna, która ma umożliwić godne życie artystom w Polsce, żeby nie musieli do Zanzibaru jechać na wakacje. A tak serio, to nie, to jest, to już od razu powiem, żeby nie było, że tutaj szuram i że robię populizmy. Nie, opłata reprograficzna jest po to, żeby artyści, którzy żyją i zarabiają na świetlówkach, mieli ZUS opłacony. Tyle. To tyle. To nie jest tak, że ty na jakimś głośniczku słuchasz sobie, powiedzmy, Bon Jovi i Bon Jovi będzie miało z tego te 30 groszy. Nie, to jest na artystów, którzy w Polsce żyją na świetlówkach, przez to nie mają ZUS-u, albo mają za mało ZUS-u, albo ZUS ma za mało na nich, może tak powinniśmy to określić. Ale wszystko wam powie Michał Kosel, bo niedługo się będę z nim widział. Myślałem, że sobie nagramy rozmowę rok później, jak on świętuje rocznicę covidową. No i tyle. No i widzicie, i pół godzinki sobie pogadałem do was. Mam nadzieję, że miło się rozmawiało, miło się słuchało. I wiecie, co sobie pomyślałem? Że w ogóle w dupie mam marketing całkowicie i będę po prostu uploadował te odcinki na RSS, znaczy te moje pogaduchy na RSS-a takie, jakie są, lepsze, gorsze. I nie wiem chyba, czy będę kogokolwiek informował o tym, że jest nowy odcinek.
ci, co wiedzą, to wiedzą. Nie? Bo chyba w ogóle trzeba... Najchętniej to byśmy w ogóle zrobili jakąś imprezę offline. Jestem dużym zwolennikiem robienia imprez offline i wydaje mi się, że tęsknimy za tym wszyscy. Mam też dużą nadzieję i powiem wam szczerze, troszeczkę tak liczyliśmy, kiedy było to ta odwilż jesienno-przedzimowa, tak w okolicy strajku kobiet, przed strajkiem kobiet zaraz była taka fajna odwilż, poluzowanie, kiedy miało nie być lockdownu i knajpy miały nie być zamknięte, to wtedy z Dobromirem kombinowaliśmy, że jak skończymy film o Sejmie Polskim, to zrobimy właśnie serię spotkań. Pojedziemy sobie tam do Lublina, do Wrocławia, do Torunia, gdzieś tam i jakieś lokalne kluby, tam ludzie od Korwina, ludzie od Mencena, niech tam zorganizują jakąś knajpę i sobie walniemy browara i będzie spotkanie. Obejrzymy sobie film, zanim on wejdzie do internetu. Wydaje mi się, że to jest cały czas legitne i cały czas jest na to szansa. Może się okazać, że trzeba będzie to zorganizować jako ćwiczenia, bo z tego co wiem, można organizować spotkania edukacyjne i dydaktyczne pod warunkiem, że są w formie ćwiczeń. Znaczy nie można zrobić wykładów, natomiast jeśli to są ćwiczenia, to studenci mogą się zjechać. Nie wiem, jak to się załatwia. Być może trzeba będzie to zrobić przez jakąś, nie wiem, tam szkołę jako ćwiczenia z nie wiem czego. Więc wszystko się da załatwić na dobrą sprawę. Podejrzewam, że wszystko się da załatwić. Nie wiem, zrobimy projekcję w Piff-Puffie. Jak ich nie zatopią do końca. Cokolwiek, ale w każdym razie tak, żeby się spotkać. Już mam tak, co powiem wam szczerze, tak mam dość tej dehumanizacji, tak mam dość tego Zooma, tego YouTube'a, tego, że wszyscy nagle muszą kuźwa swoimi ryjami świecić po tych wszystkich Skype'ach. Jak mam tego dość, na tle książek, już mnie po prostu nosi. I ten wysyp, tak samo wysyp podcastów, powiem wam szczerze. Żeby było jasne, ja nie jestem jakimś podcastowym purystą. Niech sobie każdy zakłada swój własny podcast. Proszę bardzo, nie palcie podcastów, nagrywajcie swoje. Jasne. Ale nie wiem, w tym marketingowo pseudo promuj swoją markę / sprzedawaj. Dobra, fuck it. Olewamy to. Napiszcie mi tylko w komentarzach, czy słuchacie tych podcastów przy dzieciach, bo czasami mam wrażenie, że mam ochotę użyć języka, którego nie używam przy dzieciach. Dobra, to też dajcie znać, bo wiem, że wielu z was już ma dzieci w planach. No dobra, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło. Tomasz Agencki, agenttomasz.pl. Jak zawsze. Hej.